aby dokładnie w tym momencie coś zmienić, na coś zwrócić szczególną uwagę, albo coś w jakiś konkretny sposób wykonać z tą inną energią. Dzień dobry kochani, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Was na naszym dzisiejszym spotkaniu. I przede wszystkim zaprosić na ten czwartek, ponieważ w ten czwartek widzimy się na kolejnej transmisji z moim komentarzem i będzie to transmisja, gdzie wrócimy do ceremonii o numerze 123. Czyli będziemy mówić o sile wojownika i wojowniczki, która jest ukryta w każdym z nas. I jak ją wykorzystać dokładnie teraz na Twojej drodze do szczęścia. Z tą nową świadomością, którą masz dzisiaj, która jest zupełnie inna niż rok temu, dwa lata temu, czy nawet jeszcze kilka tygodni temu. Te przesłania będą dla Ciebie kluczowe, aby dokładnie w tym momencie coś zmienić, na coś zwrócić szczególną uwagę, albo coś w jakiś konkretny sposób wykonać z tą inną energią, inną wibracją. Ja teraz przeczytam dla Was wszystkich temat tej ceremonii, abyśmy mogli sobie przypomnieć i już dzisiaj przygotować się energetycznie, fizycznie, emocjonalnie, psychicznie na ten konkretny przekaz i już teraz zwrócić uwagę na pewne może szczegóły w Twoim życiu, jakieś różne zdarzenia, które dokładnie teraz mają miejsce, jakieś niespodzianki, które są jak taka mapa od siły wyższej w połączeniu z tymi przesłaniami w czwartek będą dokładnymi wskazówkami, teraz rób to, teraz rób to, teraz rób to, aby zrealizować swoje marzenia i swoje pragnienia. To była ceremonia o numerze 123 z 20 sierpnia 2020 roku i jej temat brzmi: czas, by aktywować siłę wojownika, wojowniczki, która jest w Tobie i z wytrwałością, wytrzymałością i precyzją realizować Twoje cele i marzenia. Na tym spotkaniu otrzymasz wskazówki, jak pokonać strach. My dalej jesteśmy w roku tygrysa, czyli jak pokonać tygrysa strachu, by już nigdy nie miał nad Tobą władzy. I jak z lekkością walczyć o swoje, czyli Twoje cele, Twoje marzenia i to, co dla Ciebie ważne. To nie jest czas, by odpoczywać, bo jeśli został postawiony pierwszy krok, drugi i trzeci, to trzeba postawić kolejny. Odwaga, wewnętrzna siła i rady, jak iść dalej, pomogą Ci stworzyć z Twojego życia to, co najpiękniejsze i zgodne z Tobą. Odkryj Twoją moc, aktywuj Twoją odwagę. Nie zatrzymuj się ani na chwilę, tylko idź prosto do celu. Masz już za sobą bardzo długą drogę, czasami pięknych, a czasami ciężkich doświadczeń. Niech ta wiedza służy Ci, prowadzi do spełnienia. Wojownik, wojowniczka ma już za sobą mnóstwo walk i potyczek, ale z każdej z nich wychodzi silniejsza lub silniejszy, bo praktyka czyni mistrza. Odkryj mistrza w Tobie, którym już dawno jesteś. Czas trwania tego spotkania to jest ponad godzinę, a właściwie godzinę i 7 minut, jakież to jest magiczne i symboliczne, prawda? Bo godzina i 7 minut, czyli mamy 0 błazna, mamy 1 maga, mamy znowu 0 błazna i mamy 7 rydwan, czyli kolejny etap przygotowania się do drogi, do jakiejś konkretnej Twojej podróży, do Twojego celu, do tego wyznaczonego celu, do tego nowego lądu. Pamiętaj, że aby mieć dostęp do tej transmisji, one są tylko i wyłącznie na mojej stronie bukardimaria.com, dlatego że są to treści, które są tylko dla konkretnych osób, nie dla wszystkich. I tutaj jest również konieczna ta wymiana energetyczna, dlatego potrzebujesz dostęp premium na 6 dni za 33 zł, na
miesiąc za 111 albo na rok za 1111. Zwróć uwagę, że ta wymiana jest bardzo malutka, niewielka, ale ona na razie tak zostaje, mimo tych czasów, które mamy, czasów kryzysowych i stałych podwyżek, ponieważ jest to wymiana typowo symboliczna. Przygotuj się na ten czwartek, startujemy o godzinie 20:20 i pamiętaj, że ja zawsze jestem obecna na chat, oczywiście na mojej stronie, nie w innych miejscach, tylko na mojej stronie i również odpowiadam na komentarze zawsze przed naszym spotkaniem, ale również po naszym spotkaniu na chwileczkę jestem. Nawet jeżeli nie odpowiem na Twój komentarz w tym konkretnym momencie, to napisz go poniżej w tym polu na komentarze albo ja ten chat otrzymam również na e-mail i odpowiem Ci później, bo czasami jest tak, że tyle osób bierze udział w danym spotkaniu, że po prostu czasowo i fizycznie można nie wyrobić się, tak brzydko mówiąc, żeby odpowiedzieć na wszystkie te komentarze i żeby to wszystko, żeby każdy był zadowolony. Dlatego bądź na czas, godzina 20:20. Oczywiście możesz obejrzeć później tą ceremonię, bo jeżeli masz dostęp, to masz zawsze dostęp do tej konkretnej, ale również do całego archiwum, tych wszystkich poprzednich serii od 1 do 100, ale również serii powyżej 200 i serii nowych ceremonii z moim komentarzem, więc możesz oglądać kiedy chcesz, ale uważam, że jest to bardzo piękne, jeżeli spotykamy się konkretnie o tej godzinie i czujemy się energetycznie, jesteśmy razem i razem przechodzimy przez ten temat. Do zobaczenia więc w ten czwartek. Twoja Maria Bocardi.